Cześć, szybki odcinek, moja opinia na temat wideł amerykańskich firmy Celfast. Taki model jak tutaj widzicie, czyli 123 cm, waga 2,1 kg. Nagrywam ten odcinek dlatego, że sam szukałem tego typu wideł jako osoba, która pierwszy raz mieszka w domu, nie ma w ogóle związku z ogrodem. Potrzebowałem takiego narzędzia. Doradzano mi znane marki, pomarańczowe marki, inne kolory marek, wiecie o co chodzi. Natomiast ja stwierdziłem, że spróbuję czegoś innego. Więc jak wyglądają takie widły? Więc jest to firma Celfast albo Celfast, nie wiem jak to się czyta dokładnie, 123 cm, czyli chyba taki rozmiar uniwersalny, 2,1 kg. I jak one wyglądają? Są szare, to co każdy widzi, natomiast jeżeli chodzi o dół, to dlaczego ja się na ten model zdecydowałem, a nie na przykład na Fiskarsa albo tam cokolwiek innego? Dlatego, że bardzo spodobało mi się to rozwiązanie. Czyli jak tutaj mamy nasze te widły, cztery zęby, które są sztywne, jakaś to jest specjalna stal, nie wiem, tam sobie poczytacie na stronach firmy Celfast, to zobaczycie jak to dokładnie jest zbudowane, ale to rozwiązanie jest bardzo fajne, dlatego że coś takiego jest w łopatach, tak? Czyli jeżeli ja potrzebuję tutaj wbić, to mam jakieś 2-3 cm tutaj szerokości, po to, żeby postawić sobie stopę i to najnormalnie w świecie nacisnąć, tak? Czy tam dwoma stopami, bach, i mam wbite. Więc to jest bardzo wygodne rozwiązanie. Mocno wbiłem. Ziemia po zimie jest zbita. Więc to mi się podoba. Podoba mi się też ta taka gumowana rączka. Czyli jak ja sobie tutaj zdejmę rękawicę, to ona jest miła i przyjemna w dotyku. Byłem też w Castoramie bodajże i patrzyłem widły Magnus Honton, one mają jakieś takie tutaj łączenie i gdy ręką tu sięgniemy, czy tu, to po prostu mi ręka po tych śrubkach gdzieś tam jechała, więc to od razu mnie od tamtego modelu odrzuciło. Wygodna jest tutaj ta rączka, szeroka, można dwoma rękoma chwycić, taki standardowy kształt, nie wiem, D-kształtne czy coś w tym stylu. Tutaj mamy, widzimy jedną śrubkę. Z tyłu wyglądają w taki sposób, są spawane, czyli jest to jednolita konstrukcja, na pewno dotąd, bo podejrzewam, że to jest tutaj nasadzone. Do czego ich do tej pory używałem? Po pierwsze, do przerzucania kompostownika. Idziemy sobie, zatokujemy kompostownik. Albo może inaczej, tutaj, zobaczcie, mam takie kubki. Ta kubka, kurczę, mój telefon nie nagrywa jakoś super, ale o, tak będzie lepiej widać. Ta kubka to jest taki ziemiopiasek, jak wyrywałem w poprzednich odcinkach, widzieliście samochodem takie drzewka, no to to wszystko, co tutaj się znajdowało, po prostu wziąłem i sobie ten poprzerzucałem. No i te widły zachowują się, powiedzmy, jak trochę łopata. Oczywiście wiadomo, że przez te dziury tutaj wszystko, może nie wszystko, ale część materiału przeleci. Ale na przykład jak mamy tutaj, zobaczcie, trawę, jak robiliśmy wertykulację, to lewą ręką sobie tutaj, patrzcie, bach, o, i to podnoszę, nie? Tak jakoś od spodu to wygląda, nabrane. I mogę sobie teraz to wrzucić na przykład na kompost. Bach. I mam. Jeżeli chodzi o to, może zmienię rękę, będzie mi wygodniej. Prawą ręką. To jest bardziej piaszczyste. O, ale też jakoś się trzyma, nie? Oczywiście jak tutaj mamy więcej piachu gdzieś z góry, to to przeleci. Ale jeżeli chodzi o te grabie, to jestem, o te widły, to jestem bardzo zadowolony. Są sztywne, kosztowały chyba 80 zł albo 90, coś koło tego, zamówiłem na znanym portalu. Więc jeżeli chcecie, stoicie przed wyborem wideł amerykańskich, to moim zdaniem te są spoko. Pożyczę jeszcze od znajomych Fiskarsa, bo mają. Wtedy zrobimy sobie małe porównanie, zobaczymy jak wygląda, powiedzmy, nie wiem, tu ta sztywność, może one mają się tak po prostu wyginać, ale inaczej, jest tutaj taka sprężystość, tak, są one sprężyste, jeżeli chodzi o to, czy one się wygięły, to te dwa zęby środkowe chyba na początku wystawały, może nie, no, są okej.
Więc jeżeli zastanawiacie się nad wyborem, to moim zdaniem cena za tego typu widły jest naprawdę przystępna, 80 zł. Do przerzucenia kompostu jak najbardziej się nadają. Tutaj zapraszam do odcinka o kompoście, do drugiego odcinka tak naprawdę. Więc tyle z mojej strony. Szybki, krótki odcinek o tego typu rozwiązaniu.